Film edukacyjny wyłącznie dla osób zainteresowanych nauką astrologii. Tranzyty Plutona do Słońca. Koniunkcja. Koniunkcja oznacza wielkie zmiany dla właściciela Słońca. W jakiej dziedzinie te zmiany nastąpią, zależy od domu, w jakim owo Słońce leży. To jest okres wielkiej pracy, ale motywacją będzie olbrzymia ambicja, ale konsekwentnie dążenie do celu naprawdę może przynieść niebywałe efekty. Tym bardziej, że taką koniunkcję po pierwsze nie każdy w życiu ma, bo cykl Plutona to jest ponad 250 lat. Nikt tyle nie żyje. A po drugie, nawet jeśli ktoś już ją ma, to na pewno tylko raz w życiu. I tutaj warunkiem uzyskania powodzenia swoich wysiłków jest dążenie do zastąpienia czegoś, co jest bezużyteczne. Niekoniecznie stare, ale bezużyteczne, czymś nowym, lepszym. I musi to być działanie jednostki, ale skierowane na interes wspólny. Nie tylko dla mnie robię coś dobrze, robię też dobrze dla mnie, ale z myślą też o was. I nie tylko o tobie, tak? Tu chodzi o większą grupę. Jest wiele takich dziedzin, gdzie możemy w ten sposób postępować. I to tylko trzeba się zastanowić i poszukać wokoło. No i też, no właśnie, nie warto siedzieć i czekać. Najlepiej samemu podjąć działanie, jak już widzimy cokolwiek. Znaczy, no dobrze w ogóle wiedzieć, jakiej to dziedziny by dotyczyło i się od razu rozejrzeć naokoło i zastanowić, co można by było poprawić. No ale jak ktoś nie zna swojego kosmogramu, no to tego nie wie. A jak już zauważy, że coś zaczyna się dziać, może takiego, co go trochę przestraszy, spowoduje jakiś bunt, to zamiast się buntować, to się zastanowić, czy aby na pewno to było dla mnie dobre, to co istniało i czy ja nie chcę tego zmienić i nie chcę tego zastąpić czymś lepszym. Bo i tak trzeba będzie to zrobić. Jak to wygląda w kosmogramie? Tutaj mam taki przykład. Tutaj było sobie Słońce urodzeniowe. W tym miejscu, kiedy człowiek się rodził, ono sobie tutaj było. A jego Pluton był sobie tutaj. I od tego momentu do dziś dnia to ten Pluton przewędrował taki odcinek drogi i jest w tym momencie dokładnie tu, gdzie kiedyś było nasze urodzeniowe Słońce. Znaczy kiedyś, wtedy, kiedy się rodziliśmy. I to jest taki symbol koniunkcji. I ona właśnie tutaj sobie występuje. I pisze tutaj jeszcze, że jest orba 1 stopień. Orba to jest różnica w dokładności. Jeżeli powiedzmy sobie, dla uproszczenia, to Słońce tutaj jest w stopniu 0 minut 0 wodnika, no to Pluton tworzy tą koniunkcję już jak jest w 29 stopniu koziorożca i jeszcze ją tworzy tak do końca pierwszego stopnia wodnika. To jest umowne dosyć, ale mniej więcej tak to się przyjmuje. Opozycja. To jest dość trudny aspekt i tutaj mamy problemy w relacjach. No, obszar, czego te relacje dotyczą, wskaże znowu położenie Słońca i Plutona w kosmogramie danej osoby. Ważna jest tutaj rywalizacja o dominację i przymus albo wymierany na nas, częściej w tym wypadku, albo my ewentualnie próbujemy kogoś do czegoś zmusić. I znowu jest tu ważna taka przeogromna ambicja, która no motywuje do działania, ale też trzeba pilnować, żeby nas nie zapędziła w kozi róg. Bo to jest dość niebezpieczny wpływ. Każdy znowu go nie ma przez całe życie, bo to znowu jest tylko raz na 250 lat może się wydarzyć teoretycznie, więc nikt tyle nie żyje. Więc może się wydarzyć, może się nie wydarzyć w naszym życiu taka opozycja, ale jeśli już się wydarza, no to dobrze jest mieć świadomość, że ona jest, bo trzeba się naprawdę pilnować. Zachować naprawdę dużą dyplomację, szczególnie w relacjach z władzami, z szefami, bo z jednej strony nie możemy dać sobie wejść na głowę, ale z drugiej strony nie możemy też bezpośrednio ich atakować, bezpośrednio im odmawiać. Musimy lawirować, kombinować. No, niby jako Polacy sobie powinniśmy radzić, ale czasami jesteśmy impulsywni, no bo tacy często ludzie są, a to nam na zdrowie nie wyjdzie, bo zwykle jesteśmy w takim starciu na straconej pozycji podczas trwania tego tranzytu. Więc no, trzeba mieć tą świadomość i naprawdę gryźć się w język. Ja wiem, że to jest trudne, ale warto. Warto. Pluton doda nam siły. Jeżeli będziemy chcieli współpracować, to nam się to uda. I jak wygląda taka opozycja w kosmogramie? Tutaj znowu mamy Słońce właściciela,
kosmogramu. A tutaj wiecie, jego urodzeniowe, tak wyglądał w środku, to jest jego kosmogram urodzeniowy. Tutaj miał Plutona i ten Pluton przez te lata sobie przeszedł tutaj i teraz tworzy opozycję. Jest dokładnie naprzeciwko tego koła, czyli jak tutaj mamy Plutona na początku wodnika, to Słońce jest na początku lwa i te osoby, które tu mają Słońce urodzeniowe, są tym aspektem dotknięte. Odległość między planetą urodzeniową a planetą tranzytującą to jest pół okręgu, czyli 180 stopni, a orba, czyli ta różnica w dokładności, to jest tutaj 50 minut. Trygon. To jest z kolei w zasadzie najlepszy z możliwych układ i daje naprawdę olbrzymie możliwości. No w jakiej dziedzinie znowu pokazuję dom w kosmogramie. To jest szansa na awans, rozwój, postęp. I ten awans zwykle i tak dostajemy jako taki wyraz szacunku. Ludzie zaczynają nas widzieć naprawdę jakiegoś lidera, przywódcę, zaczynają nas szanować za to, kim i jacy jesteśmy. No, oczywiście też trzeba zasłużyć na to, ale bo jeśli nie zasługujemy, to nas nie zauważą. Ale jeżeli całe życie uczciwie pracowaliśmy do tego momentu, to nagle właśnie wszystkie nasze zasługi, które dotąd może nawet nie były specjalnie zauważane i mogłoby nam być przykro z tego powodu, teraz zostaną docenione, zauważone i naprawdę to jest szansa na to, żeby się wybić i warto jest mieć jej świadomość, bo znowu to jest tylko raz w życiu. Naprawdę dwa razy się nie zdarzy. Mamy przy tym pewność siebie, więc to nam powinno pójść łatwiej i też całkiem dobrze się czujemy i psychicznie, i fizycznie, więc naprawdę trzeba chwytać chwilę. Tutaj znowu mamy przykład. Słońce urodzeniowe człowieka i jego Pluton był tutaj, po czym się przesunął do dzisiaj, jest na początku wodnika i tworzy trygon, czyli 120 stopni, czyli mamy 31 znak, 62, 93 i 124. Ta odległość 120 stopni daje nam, o tutaj mamy znak trygona. I tak, w bliźniętach, to chyba powiedziałam już. Orba w tym wypadku, czyli ta różnica w dokładności, to przyjmujemy 40 minut, ale to jest tylko jeden trygon, bo jest też trygon drugi dla ludzi urodzonych na początku znaku wagi, bo ten Pluton robi o, tutaj z jedną stronę jakby do bliźniąt, a tutaj w drugą stronę do wagi trygon. I tutaj tak samo mamy 120 stopni, cztery znaki i też mamy trygon. Kwadratura. Kwadratura jest dość też takim trudnym aspektem. Szczęśliwie też więcej niż raz w życiu jej nie przeżyjemy, no ale ten raz trzeba. To jest taki test siebie, test na to, jak dobrze znam swoje możliwości, czyli czy na pewno wiem, na co mnie stać, czy na pewno siebie doceniam, a może siebie przeceniam. To jest ten okres, kiedy się tego dowiemy na podstawie naszych doświadczeń. Areną wydarzeń będzie dom kosmogramu, w którym jest urodzeniowe Słońce, względnie też Pluton, jakby współdziałanie tych domów. No oczywiście im słabiej się znamy, tym trudniej będzie ten okres przejść, bo tym więcej rzeczy nas zaskoczy. Może to jest przerośnie. Nasza ambicja znowu będzie tutaj podwyższona, ale napotkamy na spory opór. I będziemy musieli właśnie wyważyć, gdzie, na co możemy sobie pozwolić. Jeżeli będziemy zachowywać się bezwzględnie, idąc po trupach do celu, to przegramy. A jeżeli wykażemy się wolą kompromisu, współpracy i będziemy przy okazji też robić coś dla innych, to wypróbowane jest generalnie ważne, to mamy szansę na sukces, przynajmniej na obronienie się przed tym negatywnym wpływem, znaczy może negatywnym, wyzywającym, tak? On nas będzie wyzywał, to taki challenge, to ostatnio modne słowo w Polsce też. I jesteśmy w stanie z nim wygrać, ale musimy naprawdę już dobrze siebie znać. Ktoś młody będzie miał tutaj trudniej, bo zwykle młodzi ludzie siebie za dobrze nie znają. Ale to też bywa różnie, zależy jakie mieli doświadczenia i ile się z nich nauczyli. W
W każdym razie musimy pamiętać o tym, żeby nie stosować przymusu w stosunku do innych, ale nie pozwolić też innym znowu wywierać przymusu na siebie samych. No i musimy unikać konfrontacji również w sensie fizycznym, unikać niebezpiecznych miejsc, bo może nam ktoś zrobić krzywdę. To jest taki czas dość niebezpieczny, dlatego lepiej po nocy, gdzie w parku, nawet jeśli się jest silnym, wysportowanym mężczyzną, nie chodzić. Jak wygląda kwadratura na kosmogramie? Znowu mamy słońce urodzeniowe człowieka i o 90 stopni mamy tutaj Plutona. Ten odległość kątowa 90 stopni stanowi właśnie kwadraturę. Tutaj był urodzeniowy Pluton właściciela i tutaj się przeniósł i stworzył kwadraturę ze Słońcem na początku byka. Orba jest tutaj 30 minut, czyli jeżeli Słońce jest powiedzmy sobie w zerowym stopniu byka i Pluton w zerowym stopniu wodnika, to już Pluton przybywając tutaj, będąc w 29 stopni 30 minut, koziorożca zaczął oddziaływać, tworzyć tą kwadraturę ze Słońcem, a w stopniu 0 30 minut wodnika jakby kończy ten tranzyt. No, kończy oddziaływać, tak powiem. Potem mamy drugą kwadraturę, bo tu jest tak samo jak w trygonie, jest z dwie strony. Tak, tutaj w jedną stronę do byka było, a tutaj w drugą stronę do skorpiona. Na tej samej zasadzie też 90 stopni i znak kwadratury dla zmyłki kwadrat. I tak to wygląda w kosmogramie. Sekstyl. Sekstyl jest takim dość przyjemnym wpływem, aczkolwiek no znowu daje duże możliwości. Znowu w domu, w którym jest urodzeniowe Słońce i też ma wpływ na to dom, w którym jest Pluton. Jest to szansa na awans, na rozwój, na poprawę swojej sytuacji. Też motywacją jest większa ambicja. Niemniej jednak po pierwsze więcej osiągniemy pracując w grupie. Po drugie, musimy trochę popatrzeć za okazją. Ona nam tak na głowę może nie spaść i możemy naprawdę przespać ten okres, a to też jest tylko raz w życiu, więc dobrze by było mieć świadomość, że ten wpływ działa. Można w tym czasie na przykład wyremontować dom. To jest takie dość częste zdarzenie, ale to też zależy, jak bardzo z domem jest związany dom, w którym mamy Plutona bądź Słońce. No dom. No tak się złożyło, taka ma. Takie nazewnictwo. No i sekstyl jak wygląda w kosmogramie? Znowu mamy tutaj urodzeniowe Słońce właściciela. Ono sobie jest tutaj na początku Strzelca. Tutaj gdzieś tam sobie był jego Pluton i on sobie przeszedł do tego miejsca. Jest teraz na początku wodnika. W związku z czym oddala się o dwa znaki, czyli o 60 stopni od Słońca, tworząc o taki tutaj znak, to jest sekstyl. Ta odległość dwóch znaków to jest sekstyl, to jest pierwszy sekstyl, orba tutaj jest 20 minut, a drugi sekstyl w drugą stronę, tak, bo tutaj było do strzelca było, a tutaj jest do barana. Tak, tutaj było do strzelca, dwa stopnie od miejsca, dwa znaki i tutaj dwa znaki są do barana. Tutaj Słońce na początku barana, tutaj Pluton na początku wodnika i tworzą sobie sekstyl. 60 stopni różnicy.